18 stycznia, środa, dzień dobry. Dzisiaj niezwykły dzień, Muzeum Selfie Day. O ile wiele osób uwielbia selfie, jest to wręcz uzależniające, zwłaszcza w XXI wieku, to tak samo dużo osób nienawidzi selfie. Czasami te selfie są, można uznać, trochę bez sensu. I jak nadać im jakiś sens? No właśnie dzisiaj jest ku temu fantastyczny dzień, bo Muzeum Selfie Day ma promować sztukę. Mamy sobie pójść do muzeum, pójść stanąć przy jakiejś rzeźbie i zrobić z nią zdjęcie i to wtedy ma sens, jeśli wiemy, co to za rzeźba, co to za obraz i możemy o tej sztuce coś komuś opowiedzieć, więc może warto spróbować. Ja dzisiaj wybrałam tą niezwykłą rzeźbę, jest to rzeźba miesiąca, zabytek miesiąca ze zbiorów Muzeum Śląsko-Opolskiego. Przedstawia Bolesława Krzywoustego, autorem jest Edmund Majkowski, rzeźba pochodzi z 1964 roku i jest w ramach wystawy czasowej Cementownie Opola, przemysł w strukturze miasta. Takie wystawy czasowe zmieniają się oczywiście, jak sama nazwa mówi, w naszym muzeum. Rzeźby miesiąca, czy eksponaty miesiąca również, więc chyba jest to dobra okazja, żeby odwiedzić muzeum i odwiedzać je często.